mieli dla was bajkę o czerwonym kapturku. Ja ją znam. A będzie cicho? Właśnie tak podejrzewałem, że wszystkie dzieci znają tą bajkę. Dlatego, jak zaczęliśmy robić ten spektakl, zadałem sobie to samo pytanie. Powiedzcie mi, dlaczego mama puściła dziewczynkę samą do lasu? Kogo z was mama by puściła samego do lasu? Nie, mama by nie puściła. Dlaczego mama zgodziła się puścić dziewczynkę samą do lasu? Więc za chwilę się dowiecie. Tylko oglądajcie, a ty wiesz? To proszę powiedz. Dlatego mama puściła tą dziewczynkę samą do lasu, bo babcia zachorowała i miała różne leki. Bardzo ładnie. W domu, na skraju lasu. I do tego same nieszczęścia. Proszę państwa, zepsuła mi się pralka. Co to takiego? Rany! To wilk! Ratunku! Wilk! Ratunku na pomoc! Ratunku! Reksiu, Reksiu, do nogi! Reksiu! Proszę się nie bać, Reksiu nie ugryzie, młody i głupi. Bawić się chce. Ale wyszkolę go na prawdziwego myśliwskiego psa. Mamo, mogłabym babci zanieść marchewkę, miód i te inne rzeczy. No czy ja wiem? Proszę cię, mamo, kiedyś musi być ten pierwszy raz, kiedy sama pójdę do lasu. Nie wolno ci rozmawiać z nikim nieznajomym. Dobrze, mamo. No to chodź, przygotujemy tą marchewkę. Czerwony kapturek miał 11 lat i powiedział, że kiedyś musi iść sam. Świetnie! Bardzo uważnie oglądałeś bajkę. Do babci, przez las. Dzień dobry! Dzień dobry, bardzo pana przepraszam, ale nie mogę rozmawiać z nieznajomymi. Aha, bardzo słusznie. Pozwól zatem, że się przedstawię. Jestem Don Alfonso. Czerwony kapturek. Tralala. Beznadziejna ta piosenka, beznadziejna! Nie, dobra piosenka. Pachmuk! Pachmuk! Kto tu? Pa! To ja, babciu! Czerwony kapturek, twoja wnuczka! Coś mi się wydaje, że nie jesteś moją wnuczką. A ty nie jesteś moją babcią, a? Co ty robisz? Proszę tak nie krzyczeć, mam chore serce! Babciu! Jak ty dziwnie wyglądasz. Moja droga, na starość się zmarszczyłam. Ciebie też to czeka. Nieładnie takie uwagi robić dorosły. Uszy, dlaczego masz takie wielkie uszy? Dlaczego ja mam takie wielkie uszy, do licha? Dziękuję. Babciu, co się stało? Złapię cię. Co ty robisz? Ratunku. Proszę państwa, wolne żarty. Reksiu przebrał się za wilczura! Co? Wilczur, Reksiu, wilczur? Coś mi tu nie gra. Proszę państwa, kłaczek. Kłaczek to jest to, co zostaje w brzuchu bestii w ozdrowieniu ofiary. Ratunku! Ratunku! Co? Kto to woła? Ach, to pani! Proszę mnie stąd wyciągnąć! Już! Opla! Och, dziękuję! Dziękuję, że mnie pan uratował! Reksiu mnie uratował! Reksiu nas uratował! Dobrze. Niech panienka przyniesie igłę i nitkę. Dobrze, już biegnę. Kto mi powie, jak ja poruszałem tą lalką? Ręką. A dla niedźwiedzia jaki głos byłby dobry? Powiedzmy dzień dobry tym głosem. Dzień dobry. No pięknie, no i taki głos bardziej pasuje do niedźwiedzia. Teraz kochani, mi powiedzcie, jak się taka lalka nazywa, ten rodzaj lalki. Myśliwy. Nazywa się Pacynka, natomiast postać to jest postać myśliwy Robert. Kto mi powie, jak się nazywa lalka na patyku? Piesie kukiełka. Pięknie, widzicie? Najmłodszy wie, piesio kukiełka. Dobra, to teraz robimy tak. Dzieci, które mają lalki, stoją tu przodem do widowni. Dzieci, które na razie nie mają lalek, cofają się. Za chwilę... Jestem babcia, jestem chora, to jest jej główny problem. A ten, jegomość, wysoko do góry. Do widzów. Jestem kto? Głośno. Tam do widzów. Jestem wilk.
Jestem wilk. Jestem czerwonym kapturkiem i idę do babci. Pięknie. No, jestem Robert. I szukam Reksia. A gdzie ten Reksiu? Niech zawoła. Reksiu, do nogi. Reksiu, do nogi. I Reksiu biegnie do swojego pana. Ale musisz czekać. Pięknie, czeka. Dzień dobry, jestem babcia. Jaka jest babcia? Jestem Paola. Jestem Paola. Jestem mama i jestem zakochana w Robercie. Jestem mama i Robert. Tak. A Robert, co na to? Idę na patrol. Reksiu, chodź do nogi. Nie za nogę, nie, nie za nogę. No pięknie, wielkie brawa się należą. Za tym parawanem chowa się aktor, czyli animator. Tylne malowidło nazywa się prospekt, czyli horyzont. A boczne malowidła nazywają się kulisy. Powoli i spokojnie, tak? Można wejść do środka. Proszę popróbować, Reksie. Każdy sobie popróbuje. Tutaj.